chciało coś przy tych drzwiach, syn go chciał uciec. Nie ma światła przecież. Nie ma światła? Nie, przecież nie mogę zrobić. Ja to wstuję. Problem ze szczurami jest od zawsze. Raz jest mniejszy, raz jest większy. Jest przerwy, powiedzmy, 3 miesiące, gdzie jeden wyjdzie do piwnicy czy na hol. Ale teraz to jest już, ja nie wiem, jakby plaga. No bo mówię, w ciągu 3 czy 4 dni, żeby 4 szczury ubić na klatce, to jest sporo. Tym bardziej, że one zaczęły wchodzić na 4. piętro. Miałam może z 15 czy 16 lat, jak pierwszy raz był szczur na 4. piętrze. I od tamtej pory, no widziałam, tak, w piwnicy czy na holu na dole. Ale nie na 4. piętrze u siebie pod drzwiami. Syn wracał wieczorem i nagrał ten krótki do spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia rozkłada tylko trutki w piwnicy. Twierdząc, że lokatorzy wylewają resztki jedzenia do klozetu i dlatego są szczury. No bo co my w bloku mamy zrobić z tą resztką zupy czy fusami z kawy? Gdzie je wylać? Przecież to jest niemożliwe, nie ma, nie można wlać sobie tego do wiaderka i wynosić tak jak na wsi, tak? Ludzie zwierzętom, czy my tutaj do bio. A co sąsiedzi na to wszystko? No oburzeni są wszyscy, tylko nikt z tym nic nie robi, bo najłatwiej jest pójść zgłosić do spółdzielni. Spółdzielnia rozkłada się trutkę i temat jest zamknięty. A za 1 czy 2 znowu pojawia się szczur. Mam pojęcia, skąd one przychodzą. No teraz jest zimą, no to jeszcze bym rozumiała, ze śmietników, tak? Teraz jest lato. Ja wiem, że ludzie trzymają w piwnicy tam ziemniaki, czy jakieś tam warzywa, czy coś, no ale no mi się wydaje, że od tego aż się tyle szczurów nie bierze. No nikt nie trzyma w piwnicy jakichś tam, nie wiem, wędlin, chleba, czy owsa, tak, czy coś. Mówię, problem ze szczurami jest odwieczny, który teraz według mnie się nasilił i to dosyć poważnie, no bo 4 szczury w ciągu 3 dni, czy tam 2 dni, to jest naprawdę dużo. No, przeważnie to jakieś, nie wiem, jakaś miotła, kij, to co jest pod ręką. Czy nawet kopiąc, tak jak czy sąsiad ostatnio zabił, kopiąc go, drugi sąsiad też na parterze, na holu, powiem brzydko, kopami go, bo zabił. No bo jaka jest inna możliwość, jak tu nie ma nic innego. Na 1 miesiąc temu, idąc na 6 rano do pracy, wychodzę o 5, budziłam męża, żeby zszedł, wyjął mi rower z piwnicy, bo fakt faktem, że ten szczur już był podtruty, ale siedział na środku w holu w piwnicy i nic sobie z tego nie robił, że ktoś wchodzi. I może go wtedy nie pamiętam, czy też go kopnął, czy jakimś kijem z piwnicy go zabił, dopiero wyjął mi rower. Czy jak wracam z pracy o 22, to albo mąż schodzi, albo syn i ktoś mi wprowadza rower do piwnicy, bo ja się boję. A pod blokiem rzadko, chociaż ostatnio, 1-2 miesiące temu, nie wiem, prawdopodobnie podejrzewam, że z 6, bo po tamtej stronie parkingu leżał, no to leżał dotąd, aż go samochody rozjeździły na miazgę.